Cześć, to Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. To już nasz ostatni film przed świętami, dlatego zajmiemy się bardzo świątecznym tematem, czyli prezentami. Skupimy się jednak na tych, które są związane z wnętrzami. Mam poczucie, że prezenty to ogólnie nie jest prosta sprawa. Kupując kosmetyk, możemy nie uwzględnić specyficznych potrzeb czyjejś cery, a wybierając ubrania, ciężko trafić z rozmiarem. Fajnie by było niczego nie zdublować, a zarazem trafić w potrzeby i gust osoby obdarowanej. Im lepiej kogoś znamy, tym może być łatwiej. Jednak jest cała masa dorosłych osób, które mają wszystko. A przynajmniej tak to z boku wygląda. Dodatkowo sprawę utrudnia fakt, że często Wigilię spędzamy z osobami, których wcale aż tak dobrze nie znamy. Na przykład z teściową siostry czy z ciocią, którą widujemy rzadziej niż od święta. Chcemy sprawić komuś przyjemność, ale dni mijają, święta coraz bliżej, a pomysłów brak. Nim przejdziemy do konkretów, już w tym miejscu chciałabym Was serdecznie zaprosić do naszego sklepu na wnętrzazewnętrza.pl, gdzie znajdziecie różne rzeczy, które fantastycznie nadają się na prezent. Opowiem o nich więcej pod koniec filmu, dlatego wspominam już teraz, bo pewnie nie wszyscy obejrzycie całość, a wcześniej będę bazowała na wiadomościach, które otrzymałam od Was zarówno w zeszłym, jak i w tym roku na Instagramie. A one potwierdzają to, co chyba wszyscy wiemy. Czyli, że w kontekście prezentów nie ma prostych odpowiedzi. Podczas gdy jedni marzą o otrzymaniu pięknej, kolorowej, wzorzystej pościeli, inni zdecydowanie z takiego prezentu by się nie ucieszyli, gdyż śpią tylko w białej. Niektórzy kochają dostawać ceramikę, inni niekoniecznie, bo już brakuje im miejsca w szafkach. Nie ma prezentów, które dogodzą zupełnie wszystkim. Ale na szczęście da się zauważyć pewne trendy i wyłapać bardziej bezpieczne i uniwersalne rozwiązania. Takie też znajdziecie w naszym sklepie. Ostatecznie jednak trzeba się liczyć z tym, że nigdy do końca nie wiadomo. Dlatego z pewną dawką ryzyka chyba trzeba się pogodzić albo namówić bliskich na zrobienie list prezentowych. A teraz już wystarczy tego wstępu i zaczynamy. Naczynia. Ceramika, porcelana, szkło. Naczynia to zdecydowany zwycięzca ankiety na Instagramie, w której głosowaliście, z jakich prezentów wnętrzarskich najbardziej byście się ucieszyli. Praktyczne naczynia, których często mamy dużo i z których korzystamy na co dzień, to na przykład kubki, talerze, miseczki, czy nawet naczynia do zapiekania, które są bardzo uniwersalne, bo można zrobić w nich zarówno ciasto, jak i zapiekankę na obiad. Kubki i talerze też, przez to jak często są używane, to stosunkowo często się tłuką, dlatego jeżeli ktoś kupił sobie nawet jakiś zestaw naczyń, raczej nie będzie mógł korzystać tylko z niego przez całe życie, tylko w pewnym momencie będzie potrzebował czegoś nowego. Jeżeli chodzi o konkretne marki, to najwięcej osób polecało ceramikę z Bolesławca. I wcale mnie to nie dziwi, bo sama też ją uwielbiam. Chciałabym tylko zwrócić Waszą uwagę na to, że w Bolesławcu jest kilka firm, które zajmują się właśnie tworzeniem ceramicznych, ręcznie malowanych naczyń. I moją ulubioną jest manufaktura z Bolesławca, która ma takie trochę bardziej współczesne, geometryczne wzory, które bardzo mi się podobają. Ale, o dziwo, nie każdy jest miłośnikiem ceramiki z Bolesławca, a niektórzy, nawet jeśli ją lubią, to niekoniecznie chcą ją mieć u siebie. Niektórzy wolą prostsze, bardziej minimalistyczne formy, niektórzy po prostu bardziej współczesne, bardziej oryginalne, nietypowe, niespotykane, czy po prostu lżejsze, takie bardziej w kierunku porcelany. Dlatego teraz wyświetliłam Wam kilka marek, które również pojawiły się jako polecane w naszym instagramowym zestawieniu. Bardzo fajnym pomysłem na prezent mogą być też takie bardziej dekoracyjne naczynia, takie jak patery, bazony, świeczniki czy kryształowe półmiski. To są rzeczy, które są piękne, wyglądają spektakularnie, a zarazem przez to, że nie są przedmiotami pierwszej potrzeby, to tak naprawdę rzadko kupujemy je dla siebie, zwłaszcza tak bez okazji. W momencie, kiedy dostaniemy w prezencie i będziemy mogli sięgać po te przedmioty, szczególnie w wyjątkowe okazje, one mogą nam fajnie przypominać właśnie o tym, że dostaliśmy je w prezencie od bliskich. Równie wyjątkowe, a bardziej przydatne na co dzień, mogą być takie przedmioty jak cukiernica, maselnica, solniczka, pieprzniczka. Tylko z drugiej strony to nie są przedmioty, które przydają się w większych ilościach. Tak jak możemy mieć wiele wazonów, każdy w różnym kształcie i rozmiarze i wszystkie będą przydatne, bo przecież czasem mamy bukiet mniejszy, czasem większy, czasem pojedynczą różę,
to już w przypadku masła raczej kostki zawsze są w tym samym rozmiarze i tak naprawdę jedna maselnica, może dwie, w momencie kiedy jedna trafia do zmywarki, no to jest taki zestaw, który w zupełności wystarczy. Dlatego w przypadku takich przedmiotów szczególnie warto zorientować się w potrzebach osoby, którą chcemy obdarować. Może być też tak, że ktoś ma jakąś solniczkę i pieprzniczkę, tylko po prostu takie pierwsze z brzegu, żeby były, a chętnie by wymienił je na jakieś bardziej wyjątkowe. Dla miłośników roślin we wnętrzach. Przy okazji ceramicznych wyrobów warto też wspomnieć o doniczkach. Niestety prezentowanie roślin zimą jest trochę problematyczne, bo w momencie, kiedy musimy je przenieść pomiędzy domami, a na zewnątrz jest mróz, no to niestety ta niska temperatura trochę roślinom może zaszkodzić. Dlatego jeżeli nie chcecie ryzykować, to możecie po prostu postawić na te akcesoria dookoła roślin. Myślę, że każdy miłośnik kwiatków w domu szybko znajdzie zawartość do pięknej osłonki. Sama kiedyś dostałam od cioci kwietnik na ścianę i jest fantastyczny. To był bardzo dobry pomysł na prezent dla mnie. Myślę, że fajnie mogą się też sprawdzić takie makramowe kwietniki do powieszenia pod sufitem albo kule nawadniające. Jeżeli ktoś trzyma rośliny w domu, to takie kule mogą mu znacznie ułatwić zadanie regularnego podlewania. Tekstylie. Często wskazywanym przez Was prezentem wnętrzarskim, który by Was ucieszył, były pościele. Jednak moim zdaniem to wcale nie jest aż tak prosty i oczywisty wybór, ponieważ musimy nie tylko z grubsza zorientować się w stylu osoby obdarowywanej, ale też znać rozmiar pościeli, z jakiej korzysta ta osoba. Przecież nie wiemy, jak dużą ma kołdrę, jakie poduszki, rozmiar materaca. I co więcej, bardzo ważny jest wybór odpowiedniego materiału. Dlatego lepiej najpierw porozmawiać z osobą, której chcemy zrobić taki prezent. Bo też w przypadku pościeli, w momencie kiedy nie traficie, trudniej znaleźć pościeli drugi dom. Wazon bez problemu można podać dalej. Natomiast pościele są trochę traktowane jak bielizna wnętrzarska. Nawet jeżeli dana osoba nie rozpakuje wcześniej tej pościeli, tylko od razu będzie chciała ją puścić dalej, to też nie każdemu ją może dać przez to, że mamy tak różne rozmiary kołder, poduszek i materacy. Jeżeli jednak decyzja zapadnie i zdecydujecie się kupić pościel, to mogę Wam zdradzić, że kilka osób polecało pościele Mumla. Ja sama nie mam, więc to taka rekomendacja z drugiej ręki, natomiast widziałam te pościele u Wiktorii Lenart i faktycznie na żywo również robią dobre wrażenie. Jeżeli natomiast szukalibyście czegoś w sieciówkach, to zajrzyjcie do Iska, bo Isk specjalizuje się w takich łóżkowych tematach, w materacach, kołdrach, poduszkach i właśnie pościelach. Dlatego mają duży wybór i te produkty często są bardzo dobrej jakości. Bardziej uniwersalnym prezentem tekstylnym mogą być koce i pledy, dla których można znaleźć dużo różnych zastosowań, zarówno takie dekoracyjne, jak i praktyczne. Co ma szczególne znaczenie w tym roku, kiedy dużo mówi się o ograniczeniu ogrzewania w domu. Plakaty i obrazy. Plakaty i obrazy również były często wskazywane jako prezent, który by Was ucieszył. Ja mam mieszane odczucia, bo z jednej strony sama zawsze bardzo się cieszyłam, gdy dostawałam plakaty czy obrazy, natomiast z drugiej strony mam poczucie, że jeżeli nie trafi się aż tak dobrze w gust osoby obdarowanej, to inaczej niż w przypadku miseczek, talerzy, kubków, które można schować do szafki i wyciągać tylko raz na jakiś czas. Dlatego dość trudna decyzja, jaki wzór wybrać dla danej osoby. Z drugiej strony plakaty często są wymieniane. Ja mam tak, że się bardzo przywiązuję i chętnie dowieszam kolejne rzeczy, a bardzo niechętnie zdejmuję te, co były wcześniej. Natomiast dużo osób po prostu jakoś sezonowo albo raz na jakiś czas trochę zmienia dekoracje właśnie poprzez wymienienie plakatu w ramce i wtedy faktycznie nie zaszkodzi mieć więcej plakatów w zanadrzu. Co więcej, niektóre plakaty niosą ze sobą jakieś dodatkowe przesłanie i wtedy nie chodzi tylko o to, jak wyglądają, jak się prezentują, ale też o to, jakie emocje mogą ze sobą nieść i jak poprawiać humor osobie, którą obdarowujemy. Książki. To podobno najbezpieczniejszy wybór na prezent ze wszystkich kategorii, nie tylko w ramach wnętrz. Z drugiej strony, patrząc na moją stertę książek do przeczytania, to też byłabym ostrożna. Dużo osób ma mało czasu na czytanie rekreacyjne, a ci bardziej zagorzali czytelnicy
często przerzucają się na czytniki elektroniczne. Jest jednak bardzo dobry sposób, by wybrnąć z tego dylematu. Album. Pięknie wydany, elegancki, w większym formacie, idealnie sprawdzi się w formie prezentu. Sprzyja relaksowi, a ilość tekstu nikogo nie przytłoczy. Zdecydowanie jest to forma, której nie zastąpi żaden czytnik. Dlatego też gorąco polecam nasz album Polskie Wnętrza, w którym znajdziecie i kawalerki, i przestronne domy, i wnętrza zaprojektowane przez projektantów, i te urządzone samodzielnie przez mieszkańców. Duża różnorodność i olbrzymia przyjemność z przeglądania. Więcej opowiadałam w jednym z listopadowych filmów, więc jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie tam odsyłam i oczywiście zapraszam na naszą stronę. Dźwięki i zapachy. Dużo się mówi o tym, że wygląd domu zależy nie tylko od tego, jakie meble i kolory wybierzemy, ale też od tego, jak zorganizujemy oświetlenie. Zupełnie inaczej odbieramy wnętrze, które jest oświetlone tylko jedną lampą sufitową, a inaczej takie, w którym pojawia się bardzo dużo nastrojowych, bocznych lampek. I podobnie na to, jak czujemy się w danym wnętrzu, mogą wpływać dźwięki i zapachy. Dlatego świetnym pomysłem na wnętrzarski prezent mogą być właśnie zapachy do domu albo takie akcesoria jak przenośny głośnik. Świece. Okazuje się, że nie każdy lubi świece zapachowe, a co więcej, nie każdy lubi świece w ogóle, co jest trochę szokujące, chociaż sama znam osoby, które wciąż mają na półkach niezapalone świece kupione ponad 20 lat temu, więc no zdarza się. Na szczęście wydaje mi się, że tego typu przypadki należą do mniejszości i ogólnie świece są raczej bezpiecznym wyborem na prezent. W tym momencie w sklepie Wnętrza Zewnętrza mamy 4 piękne zapachy świec, które gorąco Wam polecam. Bestsellerem jest równikowy deszcz, a moim ulubionym zapachem chyba toskańskie lato. Chociaż na święta wydaje mi się, że świetnie się sprawdzi szarlotka babci, bo to taki domowy akcent kojarzony ze świętami. Natomiast nie ma co ukrywać, że ciekawym wyborem na prezent mogą być również świece z wosku pszczelego, które pięknie pachną takim naturalnym zapachem. Niektóre są dostępne w ciekawych świątecznych kształtach, a te mniejsze mogą być fantastycznym, pięknie pachnącym dodatkiem do prezentu. Praktyczne akcesoria. Jeśli czujecie, że osoba, którą chcecie obdarować, urządza dom z najwyższą starannością, przykładając się do najmniejszego detalu i prezent od Was może zaburzyć tę harmonię, wtedy lepiej postawić na coś praktycznego, a nie dekoracyjnego. To może być porządny, ostry nóż, który z pewnością przyda się każdemu, zestaw pędzli do malowania mebli, dla miłośników do it yourself albo wytłaczarka etykiet dla fanów organizacji. Biżuteria. Biżuteria może nie brzmi jak prezent wnętrzarski, jednak teraz to się zmieniło, ponieważ wypuściliśmy własną kolekcję pod nazwą Domek. Cała biżuteria jest srebrna, a w ramach naszej kolekcji możecie kupić zawieszkę oraz kolczyki w dwóch różnych rozmiarach. Ja mam teraz na sobie większe, drugie są mniejsze, bardziej subtelne. Zawieszka i większe kolczyki są pozłacane. Natomiast mniejsze kolczyki są rodowane, czyli jest zachowany ten srebrny kolor srebra. Jeżeli widzicie, że czyjąś pasją są wnętrza, a zarazem czujecie, że ta osoba chce w swoim domu zrobić wszystko po swojemu i tak naprawdę prezenty typowo domowe nie są najlepszym wyborem, to wtedy możecie właśnie postawić na tego typu prezent, który zaznaczy, że zauważacie pasję tej osoby, a zarazem nie narzucacie jej wystroju jej domu. Szczerze mówiąc, mi już od bardzo dawna brakowało takiego akcentu, który sprawi, że swoim wyglądem będę mogła na co dzień, również wychodząc z domu, podkreślać to, jak bardzo wnętrza są dla mnie ważne. Na koniec jeszcze raz zapraszam Was na naszą stronę wnętrzazewnętrza.pl i życzę Wam powodzenia w szukaniu prezentów. Mam nadzieję, że wszystkie będą trafione i sprawią wiele radości Waszym bliskim. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę i podzielenia się swoimi pomysłami na wnętrzarskie prezenty w komentarzach. Możecie linkować, nie mam nic przeciwko. Gdyby komentarz się nie pojawił, to znaczy, że trafił do zatwierdzenia i ja po prostu jak tylko zobaczę, to kliknę, żeby został opublikowany. A jeżeli i tak się nie pojawi, to spróbujcie drugi raz, bo czasem YouTube chyba, mam wrażenie,
znika jakieś komentarze. Nie wiem, od czego to zależy, ale spotkałam się z zarzutem, że coś skasowałam, mimo że nigdy nie widziałam tego komentarza, więc obstawiam, że musi być po prostu jakiś problem techniczny czasem, ale raczej to jakiś marginalny problem. Po prostu komentarze z linkami trafiają do zatwierdzenia i ja po prostu z opóźnieniem je zatwierdzę, no bo przecież nie siedzę non-stop w panelu YouTube'a. A ponieważ to nasz ostatni film przed świętami, to też chciałabym życzyć Wam wszystkiego najlepszego, żebyście w te święta wypoczęli i mogli miło spędzić czas z bliskimi. Mam nadzieję, że... Nie mogę nagrać tych życzeń, bo się rozpakuję. No, przepraszam, wzruszają mnie takie momenty. Nie mam nad tym kontroli. Po prostu wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w nowym roku. Pa, pa.